Witam, tutaj Spartiatix. Dzisiaj pokażę wam grę, w której grałem Godyrem na dżungli. A więc tak, Godyr na dżungli, Ziggs na midzie, Malphite top, Blitzcrank i Graves na bocie. Blitzcrank gra ze Smite'em, ok. Orianna na midzie, Jax na topie, Ezreal z Soną na bocie i Olaf na dżungli. Ok, to będzie gra, w której gram Godyrem pod Feniksa. Wiele ludzi mówi, że Godyr pod Feniksa się skończył. Teraz dużo ludzi gra im pod Tygrysa, który jest też bardzo silny. Ale jak dla mnie pod Feniksa dalej jest silny i dalej spokojnie można nim grać. Nawet carryować gry. Dobra. A więc tak. Ja zaczynam oczywiście od Blue, jeżeli jestem u czerwonych. No wiadomo, ponieważ dwóch mi pomaga z szabą, szybciej ją robię, mniej tracę HP. Ale akurat w tej grze Blitzcrank wziął Smite'a, dlatego będzie próbował ukraść razem z Gravesem Reda. No to jest dziwne, zwłaszcza, że Blitzcrank ma Smite'a, ale no niech sobie próbują jak chcą. Ja się w to mieszał, gram Godyrem, więc spokojnie mogę zrobić żabę sam. No tylko, że trochę to dłużej zajmie i trochę więcej HP stracę. To jest najgorsze, no ale gram Godyrem. Dobra. A więc tak. Ja sobie pójdę oczywiście na żabę. Oni tutaj, tak jak mówiłem, próbują ukraść tego Reda. Czy im wyjdzie, to zobaczymy. Mam nadzieję, że im wyjdzie. Już nie pamiętam. Więc tak. Tu robimy żabkę. Każdy wie, jak się... Znaczy, powiem wam, jak się uderza tym Feniksem. Znaczy, jeżeli się ma dwa style. Zaraz wbiję drugi level. Więc tak. Tutaj wbiłem drugi level. Dodaję oczywiście żółwika na drugi i robimy tak. Feniks, raz. Raz. Dwa. Trzy. Żółw. Raz. Feniks. Raz. Raz. Dwa. Trzy. I żółw. I pyk. No i to jest takie... podstawa na Godyrze. Jeżeli ktoś tego nie umie, no to ciężko, nie ma co się brać. To jest tak jak używanie spela na przykład na Jaxie od razu po ataku, żeby skrócić animację autoataku i od razu uderzyć dwa uderzenia naraz, tak jakby. No to jest podobna mechanika na Godyrze pod Feniksa. Cztery uderzenia i żółwik. Dobra. Ile ja mam tu golda? No jeszcze mnie nie stać na item do dżungli, który kosztuje 450, więc robię sobie tego chrabąszcza, czy skarabeusza, jak to nazywa tam. Dobra, robimy go i cofamy do bazy. O Jezus, dobra, i jeden, dobra, i cofamy do bazy. I w bazie kupuję oczywiście item dla junglera, może jakieś poty, jak będzie stać nas. Tak, kupiłem dwa potki i fioletowy, i ten czołg fioletowy. Dużo junglerów gra z niebieskim i czerwonym, ale teraz jest tak w tym patchu 5.3, że można za darmo wymienić item dla junglera, ten kolor zamienić na inny, więc na początku się bierze fioletowy, później można zmienić spokojnie, jak kto lubi. No i tak. Tutaj oczywiście zaczynamy od małych raptorów, ponieważ mają ogromne obrażenia, nie wiadomo czemu, no strasznie leją, więc trzeba je jak najszybciej zabić. Tutaj właśnie Ward upadł od nich, nawet nie wiedziałem. No tak, no, trzeba jak najszybciej zabić je, no i potem zabić dużego, inaczej się nie opłaca. Dobra, zabrał mi Reda śmieć, więc... No trochę mnie spowolni w tworzeniu tego Godyra w tej grze. No ale ja się nie przejmuję, wilczki sobie zrobię. A wilczki się nie pojawią, więc ich nie zrobię. Zrobię sobie żabkę. Ok. Tak. Okay. I teraz chyba będę podchodził do smoka. Chociaż nie, nie mam pika. Nie, teraz sobie spokojnie wejdziemy na ganka.
I tutaj jest Olaf, który jest mocny dosyć, ale Kodyra nie ma mocy. To jest taka wymiana jeden za dwa w sumie, bo dwóch straciliśmy. Blitzcranka i Gravesa, ale ja tutaj wziąłem killa. Godyr się farmi, więc jest dobrze. Dobra, podejście do smoka. Czy oni mają tu wardy? Sprawdźmy. Nie, nawet nie wiedzą, że ja robię tego smoka, więc jest spoko. Ale w sumie to tak trochę nierozsądne podejście do smoka bez pingwarda albo chociaż czerwonego trinketa. Tak średnio się opłaca, ale można zaryzykować. Mało kto się spodziewa w tej minucie smoka. Jeszcze jak widzieli mnie przed chwilą, trochę życia straciłem, miałem czwarty level. Okej. Tutaj Blitzcrank użył swojego smite'a. Calculated. Wiedział, że tyle będzie musiał go użyć. Dlatego go wziął. Dobra. Teraz wilczki. Ile ja mam kasy? Ten item ulepszony na dżunglę kosztuje chyba teraz 1500? Już nawet nie pamiętam. Chyba 1500. Okej, tutaj oczywiście mały zacznę. Później to nie ma różnicy, wiadomo. Ale na początku, żeby mniej HP stracić, jak ktoś chce zgankować czy coś, to lepiej zabić te małe i jak najmniej stracić HP. Później to nie ma różnicy, bo to wszystko się na hita tu ma. No prawie na hita. Dobra. Tutaj chyba zaraz blue wstaje. Chyba tak. No i sprawdzałem, że smoka nie ma. Trochę się pewnie zdziwili. Teraz zrobimy sobie żabkę. Trzeba farmić tego Godyra. Tak na razie w teamie Graves ma jednego Dead Eye Blitz. Graves ma jedną asystę, ja mam jednego killa. Okej, okay, nie jest źle. W kasie. Oni wygrywają 300 gold, to jest nic. Więc na razie jest równo. Zobaczmy jak później. Tam Malphite się coś klepie z tym Jaxem. Ale wiadomo, Malphite to jest straszna kontra na Jaxa. To aż dziwne, że tak zbił tego Malphite'a. Malphite z pasem. Ten skupił tylko Longsworda. I ten kryształ. Aż dziwne. Dobra, ja oczywiście idę na Blue. Ja uwielbiam mieć Blue na Godyrze, jest fajnie, można cały czas spawnować tymi stylami. Wiadomo, że item w dżungli, o, jak widzicie, tutaj wziąłem czerwonego. Czemu wziąłem czerwonego? Mają Jaxa i mają Olafa, z którymi no raczej będę się bił większość tej gry, więc najlepiej wziąć czerwonego i po prostu ułatwić sobie życie. Fioletowy też lubię grać, no ale w tej grze dużo lepszy czerwony. Dobra, czy ja mówiłem, jeszcze pamiętam. A, że uwielbiam mieć blue na Godyrze, bo można spamować tymi stylami. Wiadomo, że item na dżunglę daje trochę tej regeneracji many. 5 many na sekundę. Ale wiadomo, no, zawsze jest mieć więcej. Zawsze lepiej mieć więcej many niż mniej. Dobra, tutaj chyba wejdę na tego bota. Chyba ich tam zmiażdżę. Czy oni mają jakąś wizję? Tam byli. A nie mieli żadnej, okej. Okay. Tutaj się dopiero o mnie dowiedzieli. Teraz zobaczcie. Teraz tak. Tutaj Ziggs mi pomógł sporo, bo ja nie wiem, czy dałbym ich radę zabić normalnie. Ale oczywiście tutaj jestem Godyrem. Chciałem oddać tu killa, no nie udało się. Ten Ziggs to w sumie 56 farm. Nie najgorzej, nie najgorzej. A lepiej dać takiemu Ziggsowi killa. Później tym ultem będzie pomagał, będzie połk od niego. Fajnie jest. Dobra. Znaczy Blue też mu niby mogłem oddać, ale ja, tak jak mówiłem, wolę Blue na Godyrze niż na Miderze. Chociaż nie zawsze. Dobra. Tutaj stoi Red tym razem, którego mi nie zabrał. Tym razem ten Olaf wtedy mi zabrał śmieć. Dobra. Morianę coś tam jej zlał. Nie wiem jakim cudem. Tutaj ten sobie ładnie z nim radzi. No ale nie ma się co dziwić. To jest Malphite na Jaxa. No to
Jasne, że Malphite wygrywa na Jackson. No kurde, no jak tu Malphite'a styrać Jackson? No ciężko bardzo. Patrz, chyba jedyna taktyka to jest taka, że farmisz, później w lejcie coś tam robisz. Ale też ciężko, bo on tak uprzykrzy się tym swoim kamyczkiem. Dobra. Tutaj oczywiście kupuje, dużo ludzi kupuje zielonego tego kryształka, bo daje 500 HP i tam cooldowny i w ogóle wszystko co fajne dla Godyra. Ale ja wolę dużo bardziej fioletowego, atak speedy, magic damage. Ja uwielbiam atak speeda na udyrze, nawala, później co chwila ten Feniks schodzi. O, to jest fajna akcja. Fajnie ten Blitz przyciągnął. Kurde, fajnie to zagrał. Tutaj śmieci użył ulti, czy ja go zabiję? Tak, spokojnie, z tym Godyrem. Akurat w tej grze. Dobra. Tutaj będę chciał wziąć tego towera. Smog za 40 sekund, to spokojnie. Tutaj sobie wezmę tę wieżę. I chyba pójdę na tego dragona. Albo nie. Chyba sprawdzę, czy Blue nie stoi. Ale Olafa zabiłem. No, Blue nie stoi. Zaczynał od Blue poza tym. Bo wtedy Blitzcrank z Gravesem ukradli tego Reda, więc on zaczynał od Blue. Tutaj zrobiłem Skarabeusza i idę dalej. Trzeba farmić Godyrem, jak widać mam 50 farmy. Graves ma 54, to jest taki średni Graves, ale ma 54 farmy, ja mam 50 na dżungli. Wiadomo, że ja dużo farmię, więc... Dobra, tu jest smok. Czy oni mają wizję? Raczej nie mają, ale zobaczmy. No nie mają tej wizji. Ten Skarabeusz jest nasz. To spokojnie wezmę. Okej. Drugi Drake w 12 minucie, widzicie? No to jest bardzo fajne, bardzo. Tylko, że ten Drake daje mniej niż kiedyś. Kiedyś dał dużo tego golda i fajniej było. Teraz ten Drake, no. Okej, tutaj ona mnie chyba zabita. Tu mnie zabiła. No szkoda, ale ona jest mocna. Zoriana, no co tu wymagać? Co tu chciałem? Zoriana, która jest strasznie silna. Jeszcze ma te swoje movementy paskudne, slow i w ogóle ulty. Dobra, tutaj Jax chyba. A nie, Jax dopiero przyszedł teraz. Olaf tutaj oczywiście czyści bota. Visit na bocie cały czas. 6-2 Olaf. Zwróćcie uwagę, 6-2 Olaf. No, będę go kładł po prostu. Nie, no Olaf to takie. Godyr jest lepszy dużo, jak dla mnie. Poza tym mam czerwonego smajta, po prostu rzucam na niego smajta i mi zadaje 20% mniej obrażeń, więc. Wiadomo. Dobra, kupiłem tu pinka tym razem. Teraz składam Trinity. Mam dużą przewagę. No to może mogę sobie pierwsze Trinity złożyć, które jest super na Godyra. Strasznie się puszyje i w ogóle straszne obrażenia się zadaje. Dobra, tu mi ukradł śmieć jeden mojego Blue Buffa. Co za gnoje. Okej. Ja tu chyba rzucę pinka, czy nie? Okej, znalazłem Warda. Teraz tak, co my tu zrobimy? Ja będę chciał ukraść tutaj tego Reda. Widziałem tam pinga przed chwilą. Znaczy w grze go nie widziałem, ale teraz widziałem. To wiadomo, że stoi, okej. O, prawie mi go ukradł, był blisko. Ten Izrael, prawie mi ukradł. Dobra, tutaj jest. A tutaj teraz będzie trochę obijanie. Okej. Tu jest Izrael. Tam się wpieprzył trochę za bardzo. On chyba go nie zabije. Jaki flash. Dobra, nie zabił. Tutaj jest fajna akcja. Jak się ten złoży na. Strasznie się złożył. A jeszcze zabił tego Ziggsa. Szkoda. Ten Izrael to. Cieszę się, że Izrael to dla mnie taki. Ja czasem się spotykam mocnego Izreela, który strasznie obija. To jest taka postać podpołka. Straszna. Dobra. Nie, nie weźmiemy, bo Oriana przyszła. Nie będziemy nawet próbować jej robić pod turretem. Znaczy, Blitz będzie próbował grabnąć, ale oczywiście mu się nie uda. Ale czasem mu wychodzi dobry gra w tej grze. Dobra, mobka zgrabło, okej. Jaxik. Walicie stuna i odchodzicie. Oczywiście mi to nie wyszło. Tu się złożyłem.
Okej, super. Świetna akcja. Dobra. Takich rzeczy nie róbcie. Zaraz, czemu... A, dobra, da są movementy, zaraz się rzuci. Tak, compression. Dobra, złożył tego Gravesa strasznie. Chyba tego nie obroni. No, jak wiadomo, w czterech pchają. Jak ma to obronić? Tu Malphite puszuje niby coś. Idzie turret za turret, ale ten na midzie jest cenniejszy niż ten na topie, więc... No ale turret za tureta, więc kasa się wyrównuje. My nawet mamy więcej, chociaż z 15-12 mam więcej kasy. W farmie to tak nieźle. 100 do 73, okej. Okay. Ja mam 74 do 32 Olafa. Mam 10 poziom, on ma 9. No tyle, nie ma takiej różnicy levela, ale no zobaczcie, ile róż... jaka różnica farmy. No straszę, 40 farmy mam więcej. Możliwe, że to daje tyle kasy. Cofnę trochę, bo sorry, że wam tego nie pogadałem. Cofnijmy trochę. Teraz tak, ja tutaj obroniłem, ok. Tam się coś dzieje. Teraz tak, redzika trzeba pobrać. Trzeba być łasym na redę zawsze, oczywiście. To będzie fajna akcja. Straszne, to super. Tak go zabiła. Po prostu przyciągnęła sekulkę, dostał i koniec. Dobra, stun i koniec. Dobra. To nawet wypadało reda pobrać. Może wezmę... L. Okej. Tutaj redzik żółwikiem, żeby się wyleczyć trochę. Teraz golemiaki. A widzicie, teraz już nie muszę tak bardzo stosować tej techniki, że 4 i ten, chociaż jest fajna. Ale teraz to za szybko, to schodzi wszystko. To już jest niełatwe. Dobra. Tu jest Jax, na którego chciałem zapolować, ale nawet nie miałem wizji na niego. Więc, okej. Dobra. Tutaj zapieprzył nam Ziggsa. Oczywiście po prostu go zmiażdżę, tego podbiję i koniec. Okej. Jeszcze nie wilki zrobili dziady. Dobra, mam 17 staków, czyli plus 42 obrażeń magicznych w 17 minucie. Średnio bym powiedział. Dobra, w ogóle. Co on tu zrobił? Chyba flash, no. Zobaczmy, jak on to ograł fajnie. Dobra, próbuję żuka zrobić, okej, okay, ale nie ma obrażeń, więc gównem. Dobra, przyciągnął go. A, on tutaj, dobra, dobra, dobra. Fajne to było. To jest bez... W sumie, jeżeli tak patrzeć, no to Ezreal jest strasznie bezpieczną postacią na Blitzcranka, bo to jest coś takiego, że on was grabuje, Blitzcrank, gdy wygracie Ezrealem, no a wy w tym samym czasie używacie swojego tego odskoku, no to po prostu nie wchodzi ta łapka tego Blitzcranka. Dobra, oni tu przychodzą, próbują w trzech przyjść. Okej, ja tu odejdę na chwilę. Słaby ult bardzo. Teraz tak. Jax spadł. I teraz tak, Orianka. Oriana jest szmatą, muszę ją złodzić, bo mnie zabiła. Pyk, koniec. Mam 9 fragów, trochę dużo jak na junglera. No ale w sumie, jak Graves gra trochę gówno, to jemu nie opłaca się oddawać, jeżeli chce się wygrać grę. Tutaj oczywiście nie mają wardów, bo mam na AL, nie widać ich wardów. Teraz będzie trzeci Drake w 18 minucie. Okej, okay. Fajnie, bardzo fajnie. Teraz Blue, które tym razem oddam. Nie, nie oddam. Ja nie oddaję Blue Miterowi. Chociaż ten nawet nie najgorzej gra. Kurde, rzadko widzę Ziggsa i zazwyczaj gówno. No ten nie jest najgorszy. Taki może być. Okej, okay, żabkę zrobimy dla staków. Teraz mam ich z 17 w 17, 28 w 19. Okej. Okay. Tak jest, takie już są dużo lepsze. Wiadomo, że tu się zdobywa 2 za killa i
Jeden za asystę i za dużego moba. No to jest fajnie, no. Tak trochę daje takie do gankowania. Tak chcę skankować, bo dostaniesz dwa staki. No, opłacalne. I dobra. Teraz tak, u nich 7 killi ma Olaf, który no nic za bardzo nie robi. Orianna ma 7, no ona jest bardzo mocna i fajnie, że ma te 7 killi dla nich. Okej. Teraz tak, mam już Trinity, Triforce'a mam już. Mam już ten itemek dla junglera. Teraz tak, Frozen Hearta buduje. Dlaczego Frozen Hearta? Frozen Heart zmniejsza o 15% atak speeda. Na Jaxa genialne, które to jest postać w ogóle taka, która potrzebuje atak speeda, żeby coś zadawać. Wiadomo, trzeci atak. Olaf, który zwiększa sobie atak speeda i mniej ma HP. Więc no wiadomo, że też na niego się przyda Frozen Heart. I tutaj oczywiście Spirit Visage buduję, które uwielbiam na Godyra, a nie Banshee, ponieważ zmniejsza mi cooldown. Okej, tutaj widzicie super flash z jego strony, po prostu go zabiję. Nie padł, oczywiście. Po prostu go zabiję, ale nie padł. Teraz tak, walka o wilki. Walka o wilki. Patrz, patrz. Tak się walczy o wilki. Pyk. I koniec. Super walka. Ten Blitzcrank jakimś cudem jednak coś tam zadaje, coś tam robi z tym swoim smite'em. Chociaż myślę, że XS czy Ignite byłby dużo lepszy. Okej. Okay. Teraz tak, zaczaić się na nią. Oczywiście ona ma tu Warda. Tutaj za bardzo nic się nie będzie działo. Redzik sprawdzony. Teraz tak, patrzcie, jest Olaf, który do dupy rzuca toporami. Patrzcie, nie trafił mnie jakimś cudem. Nie wiem, o co tu chodzi. Po prostu go zabijam. Ma 7 fragów, ma 50 farmy. No, ma tylko item na dżunglę. Ludzie, no nie ma ze mną żadnych szans. Dlatego Godyr jest silniejszy od Olafa. Olaf niby mocna postać, coś tam, ale tak naprawdę na Godyra jest gówno. Teraz tak, po prostu wezmę tego Tureta przy tym Jaxie, który nie wiem czemu nie używa E, żeby mnie zestunować. Chyba musiał użyć wcześniej. I teraz tak, tak się robi Jaxa. Stun, odchodzisz, widać, że już ucieka, to po prostu zabijam. Nie wiem, czy nie używa E. No to jest jakiś Jax z internetu, który uznał, kurczę, Jax mocna postać. Nie, no wezmę go sobie po prostu. Ludzie tam piszą w internecie mocna postać. Kurde, a tak naprawdę ten Jax to jest gówno, który no mógł pograć coś na normalach, bo kurde, masakra. Ja to zazwyczaj, jak gram nową postacią, chociaż gram mnóstwo Godyrem, ale czasem zdarzy mi się zagrać inną postacią, no to wolę ją przetestować na normalu. No. Kurde, nie chciałbym, żeby ktoś, kto ze mną gra, na przykład grał pierwszy raz jakąś postacią. Wolę, żeby sobie pograł w nim trochę na normalu, złapał trochę doświadczenia, a nie nawala jakąś postacią, tak jak ten Jax chyba, tak mi się wydaje. Nawet gra strasznie, no. Przynajmniej builda ma jako takiego. Chociaż gra na tego Malphite'a. Nie no, dobra, no, trochę za bardzo go tyram, no wiadomo, gra na Malphite'a, no. Malphite to ogromna kontra na tego Jaxa, no. Jax nic nie może robić, no, ale widzieliście po prostu, jak on ze mną walczył. Nie wiem, czemu on w ogóle się ze mną bił. Pod turetem mi nic nie zadawał, po prostu wlazł we mnie, coś tam próbuje, nawet E nie użył ani razu w tej walce, która trwała na pewno dłużej niż cooldown na tym E. Dobra. Teraz tak, moi tam pchają coś tam. No fajnie było otworzyć te wrota, wejść im do bazy, no ale te turety jeszcze stoją. Dobra, tu będzie jakaś akcja. Zobaczmy to. Więc tak, Focus Malphite, okej, okay, no to tylko on tu jest, ale ja sobie Jaxa zabiję zamiast bić tego Ezreala, oczywiście, super pomysł. Dobra. Blitzcrank się tam wpieprzył. Okej, okay. Super flash, przestraszyłaś, no wiadomo, jakbym ją zestunował, potem Blitzcrank jakbym ją przyciągnął, podbił, ona już by nie żyła. W sumie flash taki nie najgorszy, ale po prostu też taki trochę paniczny. Ja tutaj oczywiście, ja uwielbiam taktykę split push. No i widzicie, tam się bili, coś tam, no ja to oczywiście muszę wykorzystać i idę na bota, żeby pushować. No wiadomo, to jest
Jest taka taktyka w grze, że no, trzeba wywierać presję. Trzeba wywierać presję na każdej linii, jeżeli grasz z junglerem, jak dla mnie. No to presja jest bardzo ważna. Puszujesz cały czas te moby nas pchają. Oni muszą mi się odpuszować, mają problemy. No to jest fajne. Dobra, jak widzicie, w tej minucie przewaga 6000 golda. To jest bardzo dużo. Tym razem, no, w porównaniu do 300, które było na początku. To oni wygrywali tym golda. No to teraz my wygrywamy 6000 golda. Prawie. No to jest bardzo dużo. Ciężko mi się być. Czy mogą się odbić, ale jak oni nawet nie pilnują tych dragonów, to kurde, no tragedia. Tym razem chyba oddam to blue. Tak. A nie, nie oddałem. Oczywiście, bo redem wziąłem, ale tym razem chciałem oddać. No liczą się chęci. Dobra, co tam się dzieje? Tak, ten Malphite goni ten Jax. Świetny pomysł. Bliska na kich tu spokojnie ogra, on ma movementy, nie wiem w ogóle po co go ganiać. Co tym bliska robi? Czy ona też ma movementy? Czy oni chcą. A, dobra. To już więc się tam w czwórkę, okej. Ja tu oczywiście pcham bota. Teraz tak, jak się robi Orianę. Po prostu się w nią nie wbija i się jej nie robi. I tyle. Dobra, tutaj jest śmieć, który nie wiem po co on tu stoi. On chyba się chce ze mną bić. Nie, dobra. Nie chciał się ze mną bić. Na szczęście nie jest idiotą jak ten Jax. Ale to widać po statystykach. No, Jax ma 1-8. No, na Malphite'a niby grał, no ale przecież ludzie, przecież nie padał tylko na Malphite'cie. Przecież Malphite ma 7-3. Ja zabiłem raz Jaxa i Malphite 7? To niemożliwe. Dobra. Wzięliśmy sobie żuczka i teraz. Oni nawet nie próbują iść na tego barona. W sumie. Ja tu widziałem na tam. Czekajcie, czekajcie. To jest coś takiego. Ja sobie tu robię żuczka, tak. Tu jest Olaf. I zobaczcie. Tutaj mamy Wardę. Dlatego ważne jest stawianie wardów i ten widok na mapie. No zobaczcie, tu wiem, że idzie ten Olaf. Oni chcieli walczyć o tego barona, ale dlatego, że wiem, że on tam idzie, no to po prostu biegnę do niego i nie wiedzą, że ja do niego idę. Po prostu go zrobię poza teamfightem, nie? Wiadomo, że przydałby mi się w tym teamfightie, no ale nie wiem, czemu on się ze mną bije. Właśnie to jest OP ten Olaf. Jeszcze się do mnie cofnął, okej. Teraz tak. Został z Lohana, no to jest niemożliwe, żeby już uciekł. Okej. I teraz patrzcie. 4 za supporta. Worth it bardzo. I teraz tak. Po prostu weźmiemy tego tureta. Weźmiemy inhibitor. I potem można brać już spokojnie, bo o baronie myśleć. Dobra, inhib wzięty. Znaczy, w sumie można było myśleć o tym baronie, teraz można było wziąć przed tym inhibitorem, ale ja wolę inhibitor. Dobra. To jest właśnie Godr. Niby masz pół HP, a spokojnie można robić barona. Oni już idą, oni są oczywiście, że wiedzą o tym, że go robimy. Tutaj mają wardę nawet. To widzą, że tu się zlecieliśmy. Ale zobaczcie, jak szybko schodzi ten baron. I teraz tak, walka na smite. Oczywiście nikogo nie ma, więc nie walczymy. Nie wiem, czemu on we mnie wskoczył, a nie w tego Gravesa, ale dobra, już nie będę go tak tyrał. Orianna się właśnie składa, ile ona ma HP. No, 40. Malphite po prostu Q, tak. Strasznie dobrze, że z tego Q. Zobaczcie. Ja nie mogę. To jest Malphite. Tutaj dalej gonią. No to jest presja, to trzeba zawsze robić, ale nie w ten sposób. Wziął Smite'a, myślał, że jest junglerem, że jest OP, znaczy P. Nie, no ale to za bardzo ten Blitzcrank, tam fajnie nawet gra, niby coś tam grabuje, ale trochę za bardzo greedy. Dobra, i teraz tak, mam Frozenhearta, mam Spirit Visage, mam Ninja Tabi. Czemu Ninja Tabi? Mają, tak, niby mają obrażenia magiczne od Jaxa, ale on nic nie zadaje. Orianna zadaje dużo, no ale
Patrząc tak na ich team, no to Olaf, Ezreal i Jax, coś tam fizycznych mają, coś. Temat niby to magiczny, ale ja wolę jednak Nichatawi tym razem. Patrząc na CC, on ma stuna, on ma slowa, ona ma też slowa, no i tyle. I ona ma to swoje ulti. No ale dużo lepsze jak dla mnie Nichatawi tutaj. Teraz tak. To jest oczywiście to, co mówiłem o tym Frozenhercie. I teraz sobie raczej buduję Omena albo Warmoga. Warmog też jest fajny do dżungli. Mamy mnóstwo HP, no a jak mam takie rezisty, 200 armora, no mało tego, trochę mresa. Teraz tak, ja oczywiście tutaj gram Godirem, więc mogę przyjąć Tureta na klatę i nawet spuszczać go z samym Malphite'em, bo to jest Golden City. Dobra, wzięty Turet. I będzie trzeci inhibitor. Trzy inhibitory wzięliśmy. Dobra, trzeci inhibitor. Teraz to już nie mają za bardzo szans jak wygrać, bo dwa duże moby wchodzą im do bazy. Czy to już idą po dwa? Nie, po jednym jeszcze. Ale chyba nawet po dwa nie zdążą przyjść. Okej. To jest koniec gry. Dobra. Dzięki, że wytrwaliście do końca ze mną. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie lajka, dajcie suba, bo już niedługo nowe filmiki. No i dzięki. Trzymajcie się. Na razie.